Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Jednocześnie przypominam, że cały czas jestem chory, w związku z tym proszę o wyrozumiałość, jeżeli w tym materiale będą jakieś niedociągnięcia lub wiele cięć, napady kaszlu, które oczywiście będę starał się usuwać i inne tego typu rzeczy. Uznałem jednak, że sytuacja jest na tyle poważna, że powinienem nagrać ten materiał, mimo tego, że no tam trochę ciągle nie domagam. Słuchajcie, okazało się bowiem, że to, co wielu ludzi twierdziło na temat Komitetu Obrony Demokracji oraz samej postaci pana Kijowskiego oraz jego pewnych, nazwijmy to, kwestii finansowo-życiowych, no duża część z tego okazuje się prawdą lub prawdopodobnie taką prawdą jest. Wyszło bowiem na jaw, że pan Kijowski nie dość, że zarabiał na KOD-zie i to zarabiał niemałe kwoty, bowiem od marca do sierpnia zeszłego roku była to kwota 90 tysięcy brutto z małym haczykiem, to jeszcze prawdopodobnie miał on coś w rodzaju autentycznej pensji, bo dziwnym trafem faktury, jakie wystawiała firma jego oraz jego małżonki Komitetu Obrony Demokracji, co miesiąc były na dokładnie taką samą kwotę i to niezależnie od tego, co na tych fakturach było. Jeśli było więcej pozycji, to dziwnym trafem te pozycje były niżej wyceniane, byleby miesięczna kwota była 15 tysięcy tam z małym haczykiem brutto. Dlatego jeszcze pikanterii dodaje fakt, że prawdopodobnie przynajmniej część tych pieniędzy pochodziła od zwykłych, normalnych ludzi, którzy uwierzyli w to, co pan Kijowski oraz Komitet Obrony Demokracji bardzo głośno mówi, gdzie się tylko da. Począwszy od wiedzów, poprzez internet, a skończywszy na programach telewizyjnych, bo pan Kijowski częstym gościem medialnym był, no i uwierzyli, że demokracja w Polsce jest zagrożona, że pan Kijowski to jest taki trochę zbawca demokratyczny i że Kijowski Polskę zbaw, no i Kijowski musisz na to dostać pieniądze. Ale nie tyle Kijowski musi dostać na to pieniądze, co właśnie KOD musi dostać na to pieniądze, dlatego ludzie płacali na KOD. Po prostu była zbiórka publiczna, sam widziałem, jak na marszach KOD, przypominam, że na dwóch marszach KOD byłem z kamerą, wszystko nagrywałem. Również to, że jeden z uczestników marszu KOD z taką, groził, że mnie pobije, wręcz proponował mi, że mnie pobije. To wszystko jest na taśmie, także zachęcam do obejrzenia dwóch moich relacji z marszu KOD. I tam również chodziły osoby z puszkami i zbierały na obronę demokracji. Właśnie na obronę demokracji, a nie na lidera Komitetu Obrony Demokracji, który, jak się okazuje, wbrew temu, co w grudniu mówił na słynnym spotkaniu, że na uczestnictwie w KOD-zie nic nie zarabia, no to jednak zarabia. Chociaż formalnie to wygląda mniej więcej tak, że firma jego oraz jego żony, której tutaj nie będę mieszał, poza tym, że z takiego obowiązku i poprawności powiedziałem, że ta firma pana Kijowskiego jest również jego żony i na tym skończę, bo jego żona osobą publiczną nie jest, no to właśnie wystawią im faktury formalnie za jakieś usługi. Tyle tylko, że jak się temu głębiej przyjrzeć, to te faktury są bardzo mocno podejrzane. Tłumaczenie pana Kijowskiego oraz jego adwokata nie dość, że jest bardzo mocno podejrzane, to jeszcze się kupy nie trzyma i ma rozbieżności co do faktów. Tak, pan Kijowski oraz pan mecenas, który jest adwokatem pana Kijowskiego, mówią nie to samo i to co do faktów, a to znaczy, że przynajmniej jeden z nich mija się z prawdą, prawda? I w tym momencie który się mija z prawdą? Czy pan Kijowski, czy pan jego pełnomocnik? A może nie do końca się dogadali, może pan pełnomocnik po prostu nie uzyskał pełnych informacji od pana Kijowskiego. Jest to wszystko bardzo, bardzo ciekawe. Zaraz przejdę do kompletnej analizy. Przypomnę tylko, że jak zwykle w kwestii faktów możecie mnie sobie sprawdzić. W opisie, w zakładce źródło musicie, pod filmem jest opis, wy widzicie tylko trzy linijki, ale poniżej jest taka zakładka, taki napis pokaż więcej. Jeżeli tam klikniecie, wyświetli wam się cały opis, w którym znajdziecie
wiele bardzo ciekawych rzeczy, na przykład link do moich fanpage'y, link do naszej grupy facebookowej, link do playlist z pozostałymi naszymi seriami oraz tej, do których przejrzenia tych playlist bardzo serdecznie zachęcam, bo na pewno wiele filmów wam umknęło, ale również na prawie na dole znajduje się zakładka źródło. I tam jest wiele linków do wielu stron internetowych, żebyście mogli sprawdzić, że to co do faktów, co ja mówię i na przykład to co cytuję, ma to swoje odniesienie w źródłach, jak tego nie wymyśliłem. Oczywiście mój komentarz, przepraszam za cięcie, niestety napad kaszlu. Także serdecznie zachęcam do zobaczenia opisu. Oczywiście komentarz, czyli to co ja twierdzę, co ja uważam, co ja czuję, w 100% pochodzi ode mnie, to jest moje autorskie, ale fakty. Fakty możecie zweryfikować, szczególnie zachęcam do weryfikacji faktów na podstawie artykułu Onetu. Onet pokazał taką bezstronność. Ani nie bronił pana Kijowskiego, ani nie wylewał na niego jadu, opisał suche fakty, podparł się źródłami, podparł się cytatami z osób, do których tylko oni dotarli, także bardzo, bardzo zachęcam, między innymi dlatego, że za Onetem również ja będę te osoby cytował, więc możecie sobie zweryfikować, a w przypadku Onetu nikt nie powie, że jest to medium, które będzie bardzo, bardzo mocno broni PiSu, bo to jest pisowskie medium, to są pisiory, Krzychu, jak ty możesz ich cytować? No, słuchajcie, zarzucić Onetowi, który należy do niemieckiej korporacji Axel Springer, że jest pisowskie czy pisiorowaty, no to troszeczkę tak, jakby zarzucić Agorze, że jest antysemicka, no, albo jakaś antyuchodźcowa, no raczej to się nie trzyma kupy, natomiast ich artykuły, właśnie ostatnio może zauważyliście, ja ostatnio często one cytuję, właśnie dlatego, że tych artykuły coraz częściej są takie fajne, wypośrodkowane i takie bym powiedział mięsiste, dużo tam jest, także wielki szacun za te ostatnie artykuły, które mogłem cytować za Onetem. I słuchajcie, teraz lecimy, przechodzimy do analizy. Oczywiście w opisie macie więcej źródeł. O co generalnie chodzi? No generalnie chodzi o to, że wypłynęły faktury pana Kijowskiego. Ktoś je podesłał do kilku redakcji polskich, no prawdopodobnie po to, żeby burzę wywołać. Jak się dowiadujemy, do Onetu akurat nie podesłał, ale Onet wykonał ciężką pracę, żeby te faktury zdobyć. Kto mógł podesłać? O tym będę mówił w dalszej części tego materiału, bo to będzie miało pewne znaczenie dla tego, co dzieje się w kodzie, no ale tak na zdrowy chłopski rozum. Albo mógł to wysłać ktoś od strony firmy pana Kijowskiego, czy na przykład wkurzona księgowa, albo mógł to podesłać ktoś od strony kodu, czyli ludzie wkurzeni w kodzie, że oni zapierdzielają za darmo, że miała być obrona demokracji, a jest pasienie pana Kijowskiego, który w dodatku cały czas ma problemy z alimentami. Jak się przekonacie w dalszej części tego materiału z cytatów, dużo ludzi uważa, że ta cała sytuacja była taka zagmatwana właśnie dlatego, żeby pan Kijowski czasem się z dziećmi tymi swoimi pieniędzmi nie podzielił, co jest takie okropne w moim przeczuciu. Oczywiście to mogły być jakieś służby, tylko dziwo, nikt nie zarzuca służbom, że tam był przeciek, czyli tutaj to będzie można za chwilkę mówić, że to może było coś w stronę jakichś takich porachunków wewnątrzkodowskich, co jednak nie zmienia faktu, że w tym kodzie było bardzo, bardzo niefajne. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że w grudniu wyciekł film dość mocny w internecie, na którym było takie jakby zamknięte spotkanie, pogadanka z panem Kijowskim i tam trafili się ludzie niewygodni. Między innymi ktoś zadał panu Kijowskiemu pytanie, skąd pan żyjesz, nie? Znaczy nie skąd pan żyjesz, tylko z czego pan żyjesz, no bo pracy zarobkowej żadnej pan zdaje się nie wykonujesz, tutaj kodowi poświęcasz pan bardzo, bardzo dużo czasu, no pieniędzy pan formalnie nie masz, bo cały czas jesteś pan winny pieniądze swoim dzieciom, z czego pan żyjesz i czasem nie z kodu. No i odpowiedź była taka, że nie zarabia na działalności w kod, to jest bardzo dokładna rzecz, no a tutaj się okazuje, że jednak na tej działalności w kod zarabia, ponieważ no tutaj pan Kijowski, lider kodu i jednocześnie z drugiej strony mamy współwłaściciela firmy, która się nazywa MKM Studio, to jest firma pana Kijowskiego i jego żony, wystawiała co miesiąc faktury kodowi, a kod to bardzo chętnie płacił. Te faktury były na kwoty niebagatelne. Od marca do sierpnia 2016 roku firma MKM zarobiła ponad 90 tysięcy złotych. W ogóle, jak spojrzycie, bo najfajniej opublikowane te faktury są na akurat
serwisie W Polityce, który tam poza tym, że sobie coś tam komentował, to publikował właśnie te faktury. Więc możemy dokładnie sobie poczytać faktury, kiedy były wystawione i za jakie usługi. I tutaj się zaczynają pojawiać bardzo, bardzo ciekawe sytuacje. Poza jakimiś takimi rzeczami, że kiedy były wystawiane, to najbardziej warto zwrócić uwagę, że dziwnym trafem, miesiąc w miesiąc te faktury były wystawiane na taką samą kwotę, czyli na 15 190 zł i 50 groszy brutto. To jest na kwotę 12 350 zł netto, czyli bez VAT-u, po odliczeniu VAT-u. Dodajmy, że VAT dla osoby wystawiającej fakturę też nie do końca jest tak neutralny, czy to niekoniecznie, nie do końca są nie ich pieniądze, które trzeba oddać fiskusowi, bo jeśli firma pana Kijowskiego sobie coś kupi, na przykład telefon na firmę dla pana Kijowskiego, to w tym momencie ma od czego odliczyć ten VAT. Nie musi się prosić o zwrot z fiskusa i nie dostaje kontroli skarbowej, bo przecież wszyscy wiemy, że właśnie za zwroty te kontrole skarbowe no tak bardzo brzydko się pojawiają. Także tutaj już jest taka dziwna rzecz. Dlaczego co miesiąc na taką samą kwotę? Tutaj z faktur nie wynika, jako że byłby to jakikolwiek ryczałt. Tak wiem i później będę to cytował, że pan Kijowski twierdzi, że to był ryczałt, ale z samych faktur nie wynika, że to był ryczałt. Tutaj nie ma nic napisane, że to są usługi informacyjne informatyczne zryczałtowane czy coś w tym stylu. Jest tylko napisane właśnie jakie usługi. Kolejna kwestia jest taka, że te usługi są naprawdę dziwne. Tutaj zauważyć można na samym początku, moim zdaniem rzuca się w oczy, to, że to są same usługi, żadnego sprzętu. To są usługi informatyczne, takie, ale do działania jakby to ładnie powiedzieć, żeby coś informatycznego działało, to z jednej strony potrzebne są usługi, ale z drugiej strony potrzebny jest również hardware. Na przykład jak masz usługę na usługę obsługa serwera, to musisz mieć tam ten serwer, który trzeba obsługiwać. Tego typu rzeczy są same usługi. W dodatku usługi takie, jak zauważają niektórzy eksperci, są to takie usługi ciężkie do zweryfikowania, że faktycznie zostały wykonane. Tutaj jest taka mała sugestia, że być może te usługi nie zostały wykonane, że to są tak naprawdę lewe faktury po to, żeby panu Kijowskiemu płacić za to, że jest faktycznym właścicielem, liderem, prezesem, cholera wie, kim on w tym kodzie jest, że po prostu robi to wszystko, co robi w kodzie, a to jest tylko taka podkładka. Oczywiście ja tego nie twierdzę, tylko nieśmiało sugerują tak to ci eksperci, którzy zauważają, że te faktury są za bardzo dziwne rzeczy. I tutaj na przykład warto zauważyć taką usługę, uzgodnienie i wdrożenie zasad i regulaminów dla serwisów społecznościowych. Coś takiego było, sobie będę sprawdzał na tych fakturkach, w którym miejscu to było. Dobra, nieważne w którym miejscu to było, macie w opisie link, możecie sobie posprawdzać, ja sobie po prostu wynotowałem do notatek. Uzgodnienie i wdrożenie zasad regulaminów serwisów społecznościowych. Bardzo droga usługa. I tylko dlaczego ta usługa, znaczy droga, bo droga na fakturze, prawda? I teraz pytanie, dlaczego ta usługa została zlecona firmie informatycznej, czy uzgodnienie i wdrożenie zasad i regulaminów. Czy regulamin to nie jest coś związane bardziej z prawem niż z informatyką? Przecież regulamin to raczej powinien napisać prawnik. To raczej prawnik powinien zadbać o to, żeby regulamin był zgodny z prawem. Może pamiętacie z analogowego vloga pod tytułem Totalne podstawy prawa, których każdy znać powinien, a raczej nie zna, bo nie uczą tego w szkole i przez to później ma problemy, że regulamin to jest takie prawo bardzo, bardzo miejscowe, bardzo ograniczone, na przykład tylko do jakiegoś tam szatni, czy na przykład do jakiegoś basenu i ono musi być zgodne totalnie ze wszystkimi aktami prawa, które są powyżej, no to ktoś, kto tego pisze, no to powinien być prawnikiem, powinien znać to prawo, jakie jest u góry. No, czy pan Kijowski jest prawnikiem? A raczej nie. Co wiele razy wychodzi z tego, co pan Kijowski mówi, więc dlaczego zostało to właśnie firmie informatycznej powierzone? No ktoś może powiedzieć, dobra,
dobra, Krzychu, ale taki regulamin to trzeba powiesić na stronie. No, no trzeba powiesić na stronie. Tyle tylko, że tu jest uzgodnienie i wdrożenie zasad i regulaminu dla serwisów społecznościowych, czyli tak w domyśle dla Facebooka. No to powiem wam jako człowiek, który parę grup facebookowych w życiu obsługiwał, że wklejenie regulaminu na grupę facebookową to są 3 kliknięcia. No może 4, prawda? No to tutaj bardzo ciekawe, dlaczego aż tyle pieniędzy za to idzie. Albo kolejna rzecz. Utrzymanie systemu poczty elektronicznej przez 3 miesiące. I tutaj najfajniejsze jest to, że nie ma pozycji za inne miesiące. Czyli co? Zlecili potem utrzymanie tej poczty elektronicznej innej firmie. Bo co? No bo pan Kijowski się nie sprawdził. A może zrezygnowali z poczty? No przecież to jest jakieś ciekawe. No czysta nieprawda. Do tego jeszcze eksperci podkreślają, że te stawki na tych fakturach, mimo tego, że są takie bardzo niejasne, ciężkie do zweryfikowania, co tak naprawdę firma pana Kijowskiego robiła, że te stawki wyglądają na bardzo mocno zawyżone i tutaj podeprę się czymś, co jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Na fakturach widzimy 250 zł za domenę miesięcznie. Słuchajcie, 250 zł za domenę miesięcznie. Wejdźcie sobie na dowolną stronę, na której można sobie zarejestrować, wykupić, bo to właśnie o to chodzi, że to nie jest za to, że tam postawiono jakąś stronę, tylko za obsługę domeny, no, czyli, ale nie PR-ową obsługę domeny, czyli nie za to, że ktoś mówił, hej, ta domena jest fajna, tylko no właśnie, to obsługę domeny to nam na przykład robi Home, czy jakiś inny serwis, w którym sobie tą domenę rejestrujemy i oni nam ją tam w cudzysłowie obsługują. No to sprawdźcie sobie, jakie są ceny rynkowe, bo pan Kijowski za to brał 250 zł plus VAT miesięcznie. Tymczasem większość hostingów daje pierwszy rok za darmo, za absolutną darmożkę, a potem kosztuje taka obsługa kilkadziesiąt złotych rocznie. A tutaj jest 250 zł miesięcznie, czyli to jest 3000 zł rocznie versus kilkadziesiąt złotych. No niesamowita przebitka, prawda? Do tego jeszcze tu jest to, co mówiłem wcześniej, czyli są same usługi. Nie kupowali żadnego sprzętu, żadnych komputerów, żadnych klawiatur, nic, tylko usługi. Jeszcze gdzieś się tam pojawiło, w którym źródle, że ta firma pana Kijowskiego tak naprawdę to naświadczy usługi doradcze z zakresu informatyki. No to już jest w ogóle bardzo ciekawe. Onet dotarł do ludzi, którzy sugerują, że firma Kijowskiego w ogóle nic nie robiła. Czyli, że nie dość, że te faktury były zawyżone, to jeszcze, że do tego, że no jakby to ładnie powiedzieć, że to fikcyjne faktury były. To twierdzi, tak sugerują rozmówcy Onetu, możecie to sprawdzić. Tutaj będzie cytat, ze źródła Onetu, tak to ładnie powiemy. Czy MKM Studio rzeczywiście świadczyło usługi na rzecz Komitetu Społecznego KOD? Nasz kolejny rozmówca ze struktur komitetu. Pewnie tak. Wszelkie usługi IT były wykonywane przez naszych licznych wolontariuszy. Nic nie wiadomo, by zajmowała się tym spółka MKM Studio. Jeszcze raz powiem. Przepraszam, tam nie było powiedziane pewnie tak, tylko powiem tak. Zanotowałem sobie niewyraźnie. Jeszcze raz, odpowiedź na pytanie, czy rzeczywiście MKM Studio świadczyło usługi na rzecz Komitetu Społecznego KOD. Powiem tak, wszelkie usługi IT były wykonywane przez naszych licznych wolontariuszy. Nic mi nie wiadomo, by zajmowała się tą spółka MKM Studio. Czyli Onet za swoim źródłem wewnątrz KOD-u generalnie twierdzi, że pan Kijowski brał pieniądze albo za usługi niewykonane, albo brał pieniądze za usługi wykonane przez kogoś innego. Czyli pieniądze jemu nienależne, a z drugiej strony, no tak, albo oszukiwał ludzi, którzy wpłacali pieniądze na KOD, bo to było tak zwana podkładka pod to, żeby pieniądze z faktury, z firmy wyszły, czy w tym wypadku ze stowarzyszenia, żeby mocno można było tą fakturę zapłacić, czyli oszukiwani byli te osoby, które dawały pieniądze na KOD, albo według drugiej wersji, no, że po prostu oszukiwał trochę tych ludzi, którzy pracowali za darmo, a Kijowski brał za to pieniądze. Cytat numer 2, moim zdaniem jeszcze ciekawszy.
Sprawa wewnątrz Komitetu Obrony Demokracji stała się głośna 6 grudnia, a gdy w Aleksandrowie Łódzkim zebrał się zarząd stowarzyszenia KOD, przepływy finansowe do spółki Mateusza i Magdaleny Kijowskich zostały odkryte przypadkowo przez członków zarządu KOD. Faktury i wyciągi bankowe miały znajdować się w jednym z segregatorów. Od tej pory temat był traktowany jako tabu, a Mateusz zdawał się traktować pieniądze pozyskane, przekazywane firmie MKM jako swoją pensję, przepraszam, jako swoistą pensję. No, bardzo ciekawe, prawda? Ktoś tutaj dla Onetu wprost twierdzi, że to była taka zakamuflowana pensja pana Kijowskiego, swoista pensja, o której nawet wierchuszka KOD nie wiedziała. Dalej, gdy w październiku 2016 roku Komitet Społeczny został rozwiązany, gdyż zakończył zbiórkę funduszy, zapadła decyzja, by zmienić sposób rozliczania się z MKM. Wtedy Mateusz uznał, że odtąd pieniądze dla MKM Studio będzie przekazywało stowarzyszenie. Zarząd się zbuntował i zablokował tę transakcję. Od początku było wiadomo, że wygląda to fatalnie i prędzej czy później wyjdzie na światło dzienne, opowiada źródło Onetu. Przewodniczący nie się obraził, przestał się do nas odzywać i zwoływać spotkania zarządu. Zarząd miał się odbyć 28 grudnia na wniosek z jednego z koordynatorów regionalnych, ale Mateusz oświadczył, że uważa to spotkanie za nielegalne i nie zamierza w nim uczestniczyć. Od tamtej pory z częścią członków KODów w ogóle nie rozmawiał. No, jest to bardzo, bardzo ciekawe, prawda? Tutaj na jakby korzyść tego, czy podtrzymując sugestię, że to raczej była pensja dla pana Kijowskiego, a nie rzeczywiste świadczenie usług, świadczyć może fakt, że tak jak napomniałem wcześniej, była to zawsze ta sama kwota, konkretnie 15 190 zł i 50 zł brutto. I tutaj to jest bardzo ciekawe, tłumaczone przez zarówno pana Kijowskiego, jak i przez adwokata pana Kijowskiego, co jak wcześniej napomniałem, oni mają troszeczkę inne zdania na ten temat. W ogóle pan Kijowski w wywiadzie, który widziałem m.in. na TVP, mówi, że to były usługi rzeczywiste, czyli niejako sam się odnosi do niezadanego mu przez dziennikarzy pytania, czy to czasem nie były lewe faktury, czyli faktury za niewykonane usługi. No tyle i mówi, że to były faktycznie wykonane usługi, jakie jego firma wykonała dla KOD-u. I jednocześnie podkreśla, że to nie jest tak, że on na tym KOD-zie coś zarabiał, tyle tylko, że on nie mógł tego KOD-u de facto dotować, bo on i tak już dla tego KOD-u poświęca czas, no i jeszcze nie mógł na siebie brać kosztów związanych z ich obsługą informatyczną. I tutaj jest bardzo ciekawy wątek, za chwilkę będę cytował pana Kijowskiego i jego adwokata, ale również tutaj jest kwestia kosztów, tak? Czyli wiecie, bo bardzo często się mówi w naszym obrocie prawnym, że jeżeli jakaś firma wystawiła ci fakturę na przykład na 2000 zł, to jest koszt 2000 zł. To jest koszt dla ciebie 2000 zł, jeżeli ty tej firmie zapłacisz 2000 zł. Natomiast ta spółka, jak tobie wystawiła fakturę 2000, to wcale nie jest jasne, że ona poniosła koszt 2000 zł. No, przykładowo, nie wiem, ja tutaj mam na przykład wodę morską, bo płuczę sobie nią noc, bo mam zapalenie zatok między innymi. No to dobra. No to ja kupiłem ten... tak zakryję, po cholerę reklamować. Ja kupiłem sobie tą wodę morską za 30 zł, więc dla mnie to był koszt 30 zł. Ale aptekarz zapewne kupił tą wodę morską za 15 zł, w związku z tym dla niego to był koszt 15 zł. Hurtownik pewnie kupił ją za 5 zł, więc dla niego to jest koszt 5 zł, a producent na wyprodukowanie tego wydał pewnie ze złoty 50, więc dla niego to jest złoty 50 i tak ze złoty 50 robi się 30. Mówiąc krótko, no chciałbym zobaczyć faktury kosztowe pana Kijowskiego, bo czy naprawdę tutaj pan Kijowski ponosił jakieś koszty, czy on, za ile on
kupił tą domenę, którą potem obsługiwał dla kodu za 3000 zł rocznie, czyli za 1500 zł półrocznie, bo tutaj mamy kwoty tylko półroczne, ile on naprawdę wydał na te różne migracje, odzyskiwanie danych po ataku i różne dziwne, mistyczne kwoty. Tutaj właśnie to kosztowe, bo jeśli on to robił faktycznie po kosztach, no to rzeczywiście można tak powiedzieć. Tyle tylko, że to się nie wydaje. No i trzeba by to zrobić szybko, bo ten rok księgowy jeszcze się nie skończył, więc tam można trochę jeszcze niestety... Dobra, nie będę podpowiadał, jak pan Kioski może sobie z tym poradzić, bo nie. Także będą cytaty z pana, najpierw z pana Kioskiego. Ten cytat znajduje się również w Onecie. Ustaliliśmy pewien ryczałt, że niezależnie od tego, ile prac wykonam, kwoty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć pewnej kwoty. I tak to było realizowane. Większość tych prac to były różnego rodzaju prace konserwacyjne, naprawcze, organizacyjne itd. Usługi zostały wykonane, faktury zostały wystawione, komitet przelał pieniądze, uznając wykonanie tych prac. Więc trudno stawiać tu jakieś zarzuty. No, tu jest bardzo prosto stawiać jakieś zarzuty, szanowny panie Kioski. Przede wszystkim, kto był liderem kodu? Kto decydował o tym, że te faktury mają być zapłacone? Bo to jest troszeczkę tak, jakby, nie wiem, no... Jakby pan minister, no nazwijmy go pan minister B, jakby pan minister B wystawił ministerstwu B fakturę, a potem pan minister B kazał księgowej ministerstwa zapłacić tą fakturę, to czy nie można postawić panu ministrowi B jakichś zarzutów? No moim zdaniem można mu postawić jak cholera te zarzuty, przede wszystkim dlatego, że to były pieniądze w przypadku ministerstwa podatnika i nie powinny być wyprowadzane z ministerstwa do firmy pana ministra B. Tak samo tutaj, to były pieniądze w dużej mierze ludzi, którzy wpłacali pieniądze na kod lub jakieś pieniądze od mistycznego pana Sorosza, czy inne tego typu rzeczy, bo tutaj również się pojawiają takie pytania, kto finansował kod. Sam wielokrotnie mówiłem, że kod coś ma za dużo pieniędzy i dlaczego go coś, co formalnie rzekomo było jakimś takim skrzyknięciem się ludzi na Facebooku, nagle ma kupę pieniędzy na ochronę, na profesjonalne nagłośnienie, na wynajmowanie artystów, na wynajmowanie scen, na jakieś autokary, inne tego typu rzeczy. Skąd ten hajs, nie? No tutaj sugeruje nam się, że ze zbiórki. Tyle tylko, że ta zbiórka to się pojawiła jakiś czas już po tych pierwszych akcjach. W związku z tym jest to bardzo, bardzo dziwne, ale nieważne. Ważne jest tutaj, co powiedział pan Kioski. Powiedział on tyle, że cytuję je. Ustaliliśmy pewien ryczałt, niezależnie od tego, ile prac wykonam, kwoty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć pewnej kwoty. No to pan Kioski sam sobie przeczy, ponieważ ryczałt polega na tym, że niezależnie od tego, ile wykonam, dostanę tyle samo pieniędzy. To jest ryczałt. Czyli wykonam mniej, wykonam więcej i tak dostaję tyle samo. Natomiast on tutaj mówi w drugim zdaniu, niezależnie od tego, ile prac wykonam, kwoty wynagrodzeń nie mogą przekroczyć pewnej kwoty. Czyli w drugim zdaniu mówi tyle, że umówili się na kwotę maksymalną. Umówili się na to, że kod zapłaci za wykonane prace, ale nie więcej niż. Ryczał, czyli zawsze taka sama kwota versus nie więcej niż, ale jeżeli nie wykona żadnej pracy, to nie powinien dostawać żadnych pieniędzy. Adwokat pana Mateusza Kioskiego, mecenas Jarosław Szczepaniak. Ustalenia przed wystawieniem faktur były takie, że kwoty, jakie wystawca faktury otrzyma co miesiąc, będą zawsze takie same, czyli to jest ryczał. Rzeczywiście chodziło o 15 190 zł i 50 groszy. To był ryczałt, w ramach którego MKN świadczyło różne usługi. Nawet gdy wystawcy faktury należała się w tym miesiącu większa kwota niż ta wynikająca z faktury, to i tak wystawiano ją
zdecydował na tę samą. Nie ma w tym nic dziwnego, strony umówiły się na ryczałt. No, jest w tym dziwnego, ponieważ pan mecenas zdaje się zauważać tylko połowę, tą połowę informacji, która jest łatwiejsza do przełknięcia dla opinii publicznej i ewentualnych darczyńców kodu. Czyli, że jeżeli pan Kijowski wykonał więcej pracy niż się umówiono, to dostał i tak mniejszą kwotę. Ale pan mecenas nie zauważa drugiej rzeczy, że jeżeli pan Kijowski wykonał mniejszą liczbę prac, więc należała mu się mniejsza kwota, to dostał wyższą. I w tym momencie, biorąc pod uwagę, że na tych fakturach nie ma żadnego ryczałtu, to słuchajcie, no to śmierci poważnymi problemami z Urzędem Kontroli Skarbowej, bo wygląda na to, że te faktury były nieprawidłowo wystawione. O co chodzi? Pan mecenas, jako prawnik, doskonale powinien sobie zdawać sprawę, jak się funkcjonuje na tak zwanym ryczałcie. Ponieważ kancelarie pracowskie, adwokackie czy prawne, teraz bardzo popularny termin, bardzo często właśnie funkcjonują na ryczałcie. Czyli strony się umawiają. Na przykład jakaś duża firma umawia się na takie swoiste ubezpieczenie od kłopotów z prawem. I umawia się z kancelarią: droga kancelario, ja ci będę płacił ileś tam pieniędzy co miesiąc, w zamian za to, że jak będę miał problemy, to ty będziesz mnie bronić, a i nie będziesz już mi wystawiała dodatkowych faktur za usługi, ale jak nie będę miał problemu, to weźmiesz pieniądze za nic. I to się nazywa ryczałt. I kancelarie, zdając sobie z tego sprawę, bardzo często tak pracując, po prostu uczciwie fakturują. I wtedy przechodzą co miesiąc faktury na obsługa prawna. Jest umowa, która polega na umowa obsługi prawnej, i w tej umowie jest dokładnie wyszczególnione, że płaci się na przykład 5 tysięcy co miesiąc, w ramach tego będzie zastępstwo procesowe, będzie doradztwo, będzie to, będzie tamto, będzie ślamto. Niezależnie od tego, ile zużyjesz, płacisz tyle samo. Coś jak ryczałt w sieci komórkowej. Niezależnie ile dzwonisz, płacisz 20 zł, 25, 30, te wszystkie Wikingi, New Mobile i tak dalej. Teraz tak mają. No i wtedy na fakturze jest uczciwie, czyli jest swoisty ryczałt albo obsługa prawna. Tutaj nie było napisane usługa informatyczna. No a pan adwokat, zdaje się, powinien wiedzieć, że w tym przypadku, jeśli to był ryczałt, to na fakturze powinno być napisane usługa informatyczna. Po prostu. I wtedy masz usługę informatyczną dla MKM Studio i masz sprawę czystą, przynajmniej od strony księgowej, od strony problemów z fiskusem, bo tak to, nie wiem jak w przypadku kontroli, pan Kijowski się wytłumaczy, że obsługa i utrzymanie witryny www w jednym miesiącu kosztowała 6500 zł, a w drugim miesiącu kosztowała 4000 zł. Czym te usługi się różniły? Bo generalnie zawyżanie faktur to jest niedobrze ze względów księgowo-fiskusowych, ale i zaniżanie faktur też jest niewygodne, niedobrze. A tutaj nagle, jak się pojawiało coś nowego na fakturze, na przykład jakiegoś przygotowanie i opracowanie materiałów na stronę www, to nagle inne pozycje kosztowe spadały albo miały inne ceny. No to wygląda po prostu tak na zdrowy chłopski rozum bardzo, bardzo mocno na wystawianie faktury pod tezę. Czyli mamy kwotę 15 tysięcy z hakiem, w związku z tym dobijamy usług do tej kwoty, bo trzeba mieć podkładkę. No właśnie w slangu to się nazywa podkładkę, żeby móc wypłacić pieniądze. To bardzo źle wygląda. I tutaj może być bardzo poważny właśnie zarzut, jakby to ładnie powiedzieć, zarzut księgowy od strony prawa podatkowego, od strony kontroli skarbowej, czy naprawdę te usługi zostały wykonane, czy to czasem nie było prania brudnych pieniędzy, mówiąc krótko, czy prania pieniędzy, bo w Polsce wystawianie faktur za usługi niewykonane to nie jest takie ładne, że się tak wyrażę. Tutaj jest kolejna rzecz. Cóż nieetycznego było w tym, że Mateusz Kijowski zajął się ochroną informacyjną kodu? To jest dalej cały czas pan mecenas. Że pan Mateusz Kijowski zajął się ochroną informatyczną kodu w sytuacji, gdy komitet mógł być narażony na wszelkiego rodzaju ataki. Komitet przecież powstał z internetu i w dużej mierze tam funkcjonuje. Tak naprawdę ochrona informatyczna to podstawowa ochrona tej organizacji. Czy lepiej oddać ochronę komu?
komuś, do kogo można mieć stuprocentowo, nie można mieć stuprocentowego zaufania? W moim przekonaniu nie. Lepiej mieć ochronę we własnych rękach. No i tutaj pan mecenas dokonał kolejnego zaorania swojego własnego klienta. Bo jeżeli tutaj chodzi o to, że pan Kioski uważa, że stuprocentowe zaufanie może mieć tylko do siebie i że tą tak zwaną ochronę informatyczną kodu mógł wykonać on wyłącznie sam, czyli swoją własną pracą, co przy założeniu dodatkowym, że tam nie było nic o sprzęcie, same usługi, czyli że pan Kioski nikomu nie podzlecał tych usług, wszystko wykonywał sam. A jeżeli wszystko wykonywał sam, to nie mamy faktycznych kosztów, czyli tylko mamy faktyczny czas pana Kioskiego, o ile te usługi zostały wykonane, czyli pan Kioski na konferencji prasowej musiał kłamać, mówiąc, że on czas kodowi oddaje za darmo, a tylko pieniądze bierze za rzeczy, które sam koszty poniósł, nie? No wygląda na to, że nie. Inna kwestia jest taka, że jaka ochrona informatyczna kodu? Tutaj nie ma mowy o ochronie informatycznej kodu. Tutaj nie ma mowy o jakichś antywirusach, o jakichś firewallach. Tu nie ma mowy o jakimś przeciwdziałaniu włamaniom, o jakimś tego typu rzeczach. No nie. To nie chodzi o ochronę informatyczną. Także pan mecenas widać nie do końca zdaje sobie sprawę, o co w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Kto to przysłał? I tutaj warto odnieść się do wpisu na Facebooku pana Bartka Węglarczyka. To jest dyrektor programowy Onetu i chyba porządny człowiek, bo właśnie odkąd on został tym dyrektorem programowym, to właśnie ten Onet zrobił się taki bardziej wypośrodkowany, tego typu rzeczy, także wielki szacun. No niestety jego redakcja przez niego w jakiś sposób kierowana została bardzo mocno zaatakowana na zasadzie takiego odwracania kota ogonem. Czyli nieważne, że Kioski brał pieniądze z kodu, nieważne, że kłamał, że nie brał, nieważne skąd te pieniądze pochodziły, nieważne, że tam są jakieś nieprawidłowości, nieważne, że ludzie nawet wewnątrz kodu się żrą, tylko odwracamy kota ogonem i pytamy, komu to jest na rękę, tak bardzo mocno sugerując, że to pewnie PiS. I tutaj Konrad Piasecki, czyli rozumiem, to jest prowadzący program publicystyczny pod tytułem Piaskiem po oczach, bardzo mocno na Twitterze wstawia zdjęcie tego artykułu na Onecie i pisze ciekawa natomiast jest taktyka dania kwitów na MK dwóm redakcjom naraz. Komuś bardzo zależało, by pojawiły się szybko w biegu. Komu? Czyli odwracamy uwagę od machlojek, odwracamy uwagę od tego, że YouTuber bije żonę, czy że ją wyzywa, czy że traktuje ją jak kurwę, która ma zarabiać dużo pieniędzy, tylko przechodzimy na to, kto upublicznił informację na jego temat, bo nieważne, co on robi, ważne, dlaczego ludzie się dowiedzieli. I odwracamy uwagę od tego, że na przykład czołowi funkcjonariusze państwowi za Platformy Obywatelskiej traktowali państwo za swój prywatny folwark, że były jakieś nieprawidłowości w działaniu instytucji, że ktoś tam żar ośmiorniczki za pieniądze podatnika za kilka tysięcy złotych, że się chichlał, że możliwe, że służby paliły budkę strażnikom, strażniczą przed ambasadą Rosji. Tylko kto to nagrał i dlaczego nie? Takie odwracanie kota ogonem. I tutaj Bartek Węglarczyk się bardzo ładnie broni, mówiąc, że oni tych kwitów nie dostali, tylko się pojawiły informacje. I oni bardzo chcieli zbadać tą sprawę. Nie wiem, ten post jest raczej publiczny, w związku z tym w linku dam wam również opis do tego postu, żebyście mogli sobie go przeczytać. Nie wypowiadam się i nie komentuję zachowań i wypowiedzi polskich dziennikarzy, ale teraz nie mogę nie bronić honoru fantastycznych reporterów Onetu. Faktury wystawione przez pana Kioskiego kodowi trafiły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin do co najmniej trzech redakcji w Warszawie. Nie było wśród nich Onetu. Dwie z nich nie podjęły się pracy w tej sprawie. Dlaczego to nie moja sprawa? No, moja trochę sprawa. Wiecie, jak ja taki gorący temat, redakcje to dostają i nie chcą podejmować współpracy. No, wygląda to trochę tak, jakby był przykaz chronienia pana Kioskiego i chronienia kodu. To niestety tak wygląda. To wygląda właśnie, że się nie rusza tematów niewygodnych, no, bo wiele razy takie rzeczy widziałem, że ktoś robi bardzo
bardzo złe rzeczy, ale jest z odpowiedniej opcji, czy współpracuje z odpowiednią korporacją, więc się wycisza i z ludzi, którzy powinni trafić przed wymiar sprawiedliwości, na przykład za propagowanie nazizmu, wyciszamy. Nie, bo on jest z takiej opcji, że mu nie wypadł. Tak? To ja dopowiedziałem. Czytamy dalej. Reporterzy Onetu wiedzieli od pewnego czasu, podobnie jak wielu reporterów innych redakcji, że jest problem z wydatkowaniem pieniędzy w kod, szczegółów nie znali. Około godziny 12 dowiedzieli się, że 3 redakcje nie Onet dostały faktury. Od tego momentu Janusz Schwertner i Andrzej Gajcy zaczęli bardzo ciężko pracować nad zdobyciem tych faktur. Byłem dumny, śledząc ich niesamowite starania. Pracowali pod redaktorskim okiem doświadczonego Pawła Lawińskiego i przy im bardzo mocno i przy moim bardzo skromnym udziale. I tam dalej jest opisany warsztat redaktorski. Także właśnie to bardzo mocno podkreśla, jak jest odwracana kota ogonem, czyli już nie faktury, już nie nieprawidłowości, już nie to, na co idą pieniądze z kodu, tylko przez kogo to wyszło, kto to nagrał, kto nagrał tych polityków Sowa i Przyjaciele, tak to wychodzi, tak? Wszystko wygląda na to, że to jest ktoś wewnątrz organizacji, że po prostu członkowie KOD byli wkurzeni, że tak generalnie poszło kasę. To nawet nie chodzi o to, że ci członkowie KOD-u byli dobrzy, tylko chodzi o to, że oni się wkurzyli, że ktoś dostaje hajs, a on nie. Tak to mniej więcej wygląda. W marcu są wybory wewnątrz KOD-u. Wygląda na to, że KOD jest dojną kurą, że po prostu z tego, że jest się szefem KOD-u, można bardzo dobre pieniądze zarabiać i właśnie że po prostu jest to wewnątrz walka wewnątrz kodowska po to, żeby jak najwięcej forsy sobie zarobić. A skąd pochodzą pieniądze, to jest temat na zupełnie oddzielnego bloga. Te pieniądze trzeba policzyć, trzeba sprawdzić rozliczenie tej zbiórki, bo nie chce mi się aż wierzyć w to, że aż tyle pieniędzy ludzie na ten kod dali tak normalnie, że tam nie było jakiegoś typu akcji. Przypominam, kod wcale nie zaczął działać w marcu 2016 roku, zaczął działać dużo wcześniej i wcale nie skończył swojej działalności w sierpniu 2016 roku. To za ten okres od marca do sierpnia było 90 tysięcy złotych, a są również inne pieniądze. A tutaj będą jeszcze ciekawe kwestie mówiące o tym, że to tylko 6 miesięcy, a co zresztą. Znowu cytat Otet. W naszych informacji wynika, że już od marca 2016 Komitet Społeczny udzielał komitetowi udzielał Kujowskiemu jednorazowej zapomogi w wysokości 10 tysięcy złotych brutto. Powody były jasne. Lider KOD pozostawał bezrobotny, nie dysponował własnymi pieniędzmi, a w sprawach związanych z działalnością komitetu wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Kolejny kod. Jestem wściekły. Było wiadomo, że to wyjdzie. Mógł powiedzieć: słuchajcie, jestem bez pracy, poświęcam czas, muszę jakoś żyć. To by się spotkało ze zrozumieniem, ale nie to nie może być wtedy jakaś faktura. Wypadałoby się umówić na jakąś umowę. To no, tylko że Kijowski ma komornika i alimenty na głowie. Właśnie to jest to, co napowiadam na początku, że wszystko chodziło o to, żeby nie zapłacić pieniędzy jego własnym dzieciom. Cytuję. No, tylko że Mateusz ma komornika i alimenty na głowie. Ta sprawa uderzy w cały ruch, bo niestety te wszystkie faktury to prawda. Wykazaliśmy się kompletnym brakiem odpowiedzialności, dodaje inny człowiek komitetu. Według działaczy KOD właśnie po to powstała ta spółka MKM Studio, żeby Kijowski nie miał żadnych umów, które by mu zajmował komornik. Spółka i faktury są wygodniejsze. Panie Kijowski, bardzo nieładnie, KODzie, bardzo nieładnie. Uważam, że wszyscy, którzy wpłacali pieniądze na KOD, mają w tym momencie moralne prawo zażądać od KODu zwrotu tych pieniędzy. Jeśli blog Ci się podoba, jeśli uważasz, że powinien trafić do jak największej liczby ludzi, proszę o łapkę w górę, zachęcam do pisania mi czegoś miłego w komentarzu, zachęcam do oglądania pozostałych moich vlogów, najpierw w playlistach, gdyż każdy vlog obejrzany w playliście liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. Do pozycjonowania liczą się również komentarze i łapki w górę. Im vlog jest lepiej wypozycjonowany, tym częściej pojawia się z prawej strony jako polecany i trafia do większej liczby ludzi. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!